Cześć, Przemek. Przemek z tej strony i mój gość. Tomek Tomasz Tomek z Cube Factor of Ideas. Cześć. Witamy Was w kolejnym filmiku poświęconym grze Lumeria, ostatnim z naszej serii. 14 lipca ruszamy o godzinie 10. 10 rano, tak. Bądźcie w gotowości. Tak. I czego możemy się spodziewać? I na początek chciałbym Cię zapytać o ceny. Przypomnij, w jakiej cenie będziemy mogli dostać gry. Możecie się spodziewać wszystkiego, co najlepsze, to jest podstawowa sprawa. Ale jeżeli pytasz o ceny, to jest tutaj sprawa prosta. Jeżeli w pierwszy dzień wejdziecie sobie na stronę kampanii, to tam będzie dla Was przygotowana super cena na zestaw tych dwóch pudełek. To znaczy razem jednej i drugiej podstawki, które oczywiście można ze sobą łączyć i grać sobie razem i sobie wszystko wymieszać. Już to wszystko na pewno dobrze wiecie. I ta cena to będzie 109 zł. W stosunku do SCD 90 zł tego pojedynczego pudełka później w sklepach, na przykład już po kampanii. Mhm. Także... I czy będą też pojedynczo wystawione? Od razu będzie można zakupić? Tak, jeżeli nie chcecie kupić dwóch, chcecie kupić sobie jedną, zobaczyć jak to wygląda, to też będą do kupienia osobno i wtedy cena to będzie 69 zł. Mhm. Także też taniej niż później docelowo w sklepie, ale nie będzie to aż taka zniżka jak kupienie ich obu, więc tutaj polecam Wam tą opcję. I czy coś szczególnego jeszcze macie przygotowane dla wszystkich wspierających pierwszego dnia? Tak, znaczy jeżeli chodzi o początek, ten pierwszy dzień, jeżeli wchodzicie sobie, będę tutaj się zwracał teraz do Was, bo do Was się zwracam, więc wybaczcie, tak się odwrócę. Słuchajcie, jeżeli wejdziecie sobie w pierwszy dzień na stronę kampanii, to oprócz tych dwóch pudełek, oprócz tych pudełek osobno, które będziecie mogli sobie kupić, będzie jeszcze dostępne kilka rzeczy. Przede wszystkim będziecie mogli sobie dokupić do gry twardą, tekturową planszę. W pudełkach tych standardowych plansza będzie na papierze kredowym, tak żebyście mogli sobie ją złożyć i włożyć do pudełka, gdzieś tam sobie zabrać, ale jeżeli gracie w domu, nie potrzebujecie mobilności takiej planszy, to będzie można dokupić sobie planszę tekturową, porządną na grubej tekturze, rozkładaną i sobie będziecie po prostu grali na takiej planszy premium. I to jest pierwsza rzecz, która się tam pojawi. Drugą rzeczą, która pojawi się w trakcie całej kampanii do kupienia, będzie zestaw specjalnych kości antycznych, kości tak zwanych, tu Wam pokażę, dwa razy mi, uciekających kości aktywacji. I te kości będzie też można, zestaw z 6 takich kości w 2 różnych kolorach, będzie można w trakcie całej kampanii sobie u nas dokupić. One zastąpią takie standardowe kości, które znajdą się bazowo w pudełku. Ale jeżeli zakupicie grę, ten zestaw, bądź jakąkolwiek inną grę w pierwszy dzień, to te kości dodamy Wam za darmo do pudła. Czyli zamiast zwykłych kości w pudełku znajdziecie takie uciekające, super fajne, designerskie kostki antyczne. I one będą na dalszym etapie kampanii możliwe do zakupienia, ale po kampanii nie będą już możliwe do zakupienia. Dokładnie tak. To znaczy nie będziemy ich sprzedawać po kampanii. Jeżeli chcecie takie fajne kostki, to tylko w kampanii będzie można je sobie złapać. W pierwszy dzień dostaniecie je za darmo, w kolejnych dniach, jeżeli nie byliście jeszcze pewni albo jeszcze się zastanawialiście, to będzie można je sobie dokupić i nadrobić to, czego w pierwszy dzień się nie udało. Dobrze. Jak uplasuje się próg ufundowania gry? Próg staraliśmy się tak zmierzyć, żeby on miał jak największy sens, żeby nie był zbyt wysoki, żebyście mieli szansę zobaczyć, jak to się później wszystko będzie rozwijać. I w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że próg ufundowania gry to będzie 30 tysięcy. I klasycznie już, jak to przystało na wszystkie kampanie Zagram w to, pierwszego dnia również odbędzie się konkurs dla Was, drodzy wspierający. I konkurs będzie polegał na tym, że wylosujemy spośród wszystkich wspierających tego dnia osoby, które wygrają z naszej strony 5 toreb Zagram w to, co będzie można wygrać z Waszej strony? Z naszej strony, żeby Was jeszcze zachęcić dodatkowo do wspierania, dorzucimy do tej puli 5 toreb 5 gier naszego wydawnictwa Kupcy z Osaki. No i super. I bardzo fajnie, więc tym bardziej Was zapraszamy. I teraz jeżeli chodzi o całą kampanię, Tomku, to chciałbym Cię zapytać właśnie, co możesz powiedzieć w ogóle o stretch goalach? Dobrze. Jeżeli pytasz o całą kampanię naszą, która tutaj niedługo się rozpocznie, to przede wszystkim, jeżeli nawiązujemy do stretch goali, czyli tego, co w kampanii będzie można odblokować, to już wspominałem o tym na naszym poprzednim spotkaniu dawno temu, przypominam, że staramy się w tej kampanii, będziemy starali się zaprosić Was do udziału w niej. I z tym też jest związany element stretch goali, czyli tego, co będzie można odblokować. Generalnie zakładamy sobie 3 takie główne elementy, które w kampanii na przestrzeni kolejnych odblokowywanych progów będą się pojawiać. I są to przede wszystkim
dodatkowe scenariusze, które będziecie sobie mogli odblokować i te scenariusze pojawią się w pudełku, który dostaniecie po kampanii. Być może w oparciu o to, co sami wpisaliście w komentarzu. Być może, tak. Być może. Dokładnie tak. Czyli mamy dodatkowe scenariusze i tutaj różnorodność tych scenariuszy i tak naprawdę potencjał tego, co może się w grze pojawić, jest ogromna. Mamy te scenariusze na różnym etapie rozwoju, pracujemy nad różnymi rozwiązaniami, także tutaj też będziemy starali się Was trochę wciągnąć w to, jakie scenariusze Wam się podobają, gdzie i na którym etapie. Także do tego wszystkiego sobie będziemy w ramach tych szkoli wracać. Więc to jest pierwszy taki dział. Drugi to są dodatkowi bogowie. Chcemy urozmaicić Wam trochę rozgrywkę podstawowymi frakcjami i zakładamy sobie, że będziemy do tych podstawowych frakcji dodawać nowych bogów, którzy w związku ze swoimi innymi zdolnościami, w związku ze swoją trochę inną charakterystyką, wprowadzą Wam różnorodność gry tą samą frakcją, ale troszkę w inny sposób. Będziecie mogli sobie, wymieniając Boga, zmienić trochę charakter i tutaj też będziemy na pewno liczyli na Wasze zdanie. Wraz z odblokowywaniem kolejnych progów będą się pojawiały opcje i zakładamy, że uda nam się Was wciągnąć w dyskusję na temat tego, jaki Bóg powinien się pojawić, kiedy powinien się pojawić, którego byście na przykład woleli. Także tutaj zakładamy sobie pewną interakcję. My oczywiście mamy w głowach i mamy przygotowane różne projekty takich bogów, ale liczymy tutaj, że uda nam się wspólnie, jak we wszystkich tych progach, ponad podstawę, którą mamy już gotową, wciągnąć Was po prostu do zabawy i do wspólnej kreacji, że tak się wyrażę. Czyli tak jak widzicie, od Was, od nas, też ode mnie zależy, jak ta gra będzie ostatecznie wyglądała i co się w pudełku znajdzie. Więc tym bardziej liczymy na Waszą aktywność. Ja liczę bardzo, bo chcę, żeby w tej grze było, pomimo że ona jest stosunkowo niewielka, żeby była najcięższa, jak to jest możliwe, żeby była wypchana po same brzegi. Co możesz jeszcze, Tomku, powiedzieć o nagrodach potencjalnych, które mogą się gdzieś pojawić, płatnych nagrodach w trakcie kampanii? To znaczy, jeżeli jesteśmy przy nagrodach, czyli płatnych różnych dodatkach, które będzie można sobie odblokować w trakcie kampanii, to no nie sposób w przypadku tej gry nie wspomnieć o najważniejszym elemencie i tak naprawdę ważnym powodem, dla którego tutaj w ogóle jesteśmy na platformie Zagram w to, są dodatkowe frakcje. To znaczy dodatkowe armie, które można sobie dokupić, dodatkowe mitologie, które gdzieś tam w tym całym uniwersum zetrą się ze sobą na planszy Lumerii. Które również mogą być odpowiedzią na to, co wpisywaliście w komentarzach, na Wasze pomysły o różne mitologie. Dokładnie tak. O to też Was pytaliśmy i mam nadzieję, że w niektórych przypadkach uda nam się tutaj dopasować wasze sugestie do tego, co rzeczywiście się tutaj pojawi. Także na pewnym etapie, na pewnych etapach kampanii na pewno pojawią się odblokowywalne frakcje, nowe mitologie, nowi bogowie do zdobycia, do kupienia sobie do tego podstawowego zestawu. I tutaj mógłbym Wam wiele opowiadać, bo tak jak powiedzieliśmy sobie na przestrzeni tych wszystkich filmów poprzednio, potencjał tej gry tak naprawdę pod tym względem jest ogromny. My mamy na różnych etapach zaawansowania różne frakcje, nad którymi pracujemy, różne mitologie i tutaj będziemy po prostu dostosowywać się do Waszych sugestii, do tego, co się w kampanii dzieje, jak ona dobrze idzie, jak dynamicznie to wszystko powstaje, żeby dorzucić Wam tych elementów tyle, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Wy jako gracze, żebyście dostali jak najwięcej elementów fajnych, różnorodnych, frakcji, pięknie narysowanych, tak samo jak w przypadku tych z podstawki, a z drugiej strony, żebyśmy my byli zadowoleni, że ta gra uzyska taki rozmach i taką różnorodność, na jaką liczyliśmy, przychodząc tutaj na Zagram w to, że uda nam się z tych dwóch podstawek zrobić po prostu coś dużego i coś, co będzie epickie, fajne i wszyscy będziemy się przy tym dobrze bawić. Czyli nie przesadzę, jeżeli powiem, że mamy tutaj przed nami wierzchołek Góry Lodowej. Tak. Dokładnie tak. Wierzchołek Góry Lodowej, a i tutaj ten wierzchołek tak. Jest dopracowany, wymuskany do niemal perfekcji, a wszystko, co będzie się pojawiać dalej, to idziemy sobie Góra Lodowa tam pod powierzchnię. Super. Może się właśnie jeszcze przy okazji tej gry spotkamy na jakimś turnieju. Może uda mi się wziąć udział i pokonać może nawet autora. Mam takie skryterium. Zdarza się autora pokonać.
autor zdarzyło jest... ci się? Myślę, że tak. Znaczy ja mam słabą pamięć, ale myślę, że autora zdarzyło mi się parę razy bo pokonać. Jak to było ostatnio, to mówił, że... Że ja słabo. Tak, no. No na pewno tak mówił, bo co ma powiedzieć? Bo wstydzi się przyznać. Tak, ale rozumiem. Wracając do tematu. Dobrze, że zacząłeś ten temat, bo nie ukrywamy też, że chcielibyśmy, żeby kampania nasza tutaj Lumerii na Zagram w to nie była początkiem i końcem przygody z Lumerią, tylko tak naprawdę, żeby była jej początkiem, jej zalążkiem, żeby ta gra się później rozwijała. Chcemy, żeby ta gra została w świadomości i ogólnie w środowisku graczy na trochę dłużej. Także jeżeli jesteście graczami turniejowymi, jeżeli lubicie ścierać się turniejowo w oficjalnych turniejach między sobą, to na pewno też chcielibyśmy, żeby Lumeria była taką grą i żeby dawała wam takie możliwości. I na pewno jako wydawnictwo też będziemy robić wszystko, żeby do tego doprowadzić. Mamy w tym kierunku jakieś doświadczenie, więc mam nadzieję, że uda nam się fajnie to wszystko rozwinąć i będziecie w tą Lumerię grać długo, długo po kampanii, a my postaramy się dostarczyć wam tyle kontentu, żeby wam się to nie znudziło i żebyście chcieli przy tej Lumerii trwać. Bądźcie z nami o godzinie 10-14 lipca. Pierwszego dnia mamy przygotowanych mnóstwo fajnych rzeczy dla was, ale bądźcie z nami też przez cały okres trwania kampanii. Śledźcie, co się pojawia nowego, co się uda nam wszystkim odblokować. Ja trzymam mocno kciuki za Lumerię. I to tyle na dzisiaj. Na sam koniec chciałbym was jeszcze zachęcić do wpisywania w komentarzach właśnie waszych pomysłów na gadżety, na to, co może się pojawić w kampanii. Być może znowu wydawnictwo zasugeruje się waszymi pomysłami i coś z waszych pomysłów pojawi się na kampanii, więc zachęcam. Tobie, Tomku, dziękuję i zapraszam wszystkich do wspierania. Dzięki wielkie, wspierajcie, oglądajcie i patrzcie, co tam się będzie pojawiało, bo chcemy, żeby ta kampania była żywa i żebyście nam w niej pomagali, żebyście w niej uczestniczyli. Także zapraszamy i do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo. Do zobaczenia, cześć. Cześć. A my Tomku możemy sobie może zagrać w coś, rozłożymy sobie może... Jak najbardziej. Dobra. Ja zawsze jestem chętny na pojedynek. Partyjka.